powiedziałeś? Mężu? Jak zwykle się spóźnia. O, nie widzieliście może węża? Nie. No, o, był taki długi, z ogromną głową. Widziała? Nie? Widziała.
chciałbyś iść na taki prawdziwy spacer? No z mężem. Z czym? No z mężem. Z czym, z czym? No z wężem, jejku, z wężem wielkim i co? Co za twojego dobra jest? Ale przecież on jest nierozsądny. Nie! Ty nie najlepiej smakujesz. No poza tym, jak mówił Herakli, nie wchodził się dwa razy do tego samego przewodu pokarmowego. To co, dostaniesz batonik na drogę? Z musli. Gdzieś go tu miałam. Ale ciebie. Nie chciałaś może? No nie! Znów pozyskałeś! Wytrój krupusia! Nie wiem, nie zjadłem. Wytrój natychmiast! Lepiej ci razem wytrój! Wytrój, słyszysz? Siedem. Osiem. Jak są tak?
umiesz sobie nosić pod pachą? No faktycznie, może nie najlepszy pomysł, ale mam lepszy. I wiecie co? Zrobimy tak. Przepraszam, ale jakby ktoś nie wiedział, to po kwestii zrobimy tak, zwykle gaśnie światło. No wiecie, żeby nie zdradzać widzowi, co będzie. To my mamy widzów? Ale ja będę pomocny! Ja mam strasznie dużo pomysłów! Nie wyrzucę!
byłem wężem. Oczywiście potem uznanie za zasługi dostałem kończyny. Ale przez wiele lat byłem długim, obślizgłym, beznogim, bezrękim, beznamiennym wężem. No, wyobrażacie sobie mnie bez nóg? Zatem rozumiecie, że mam do tej bajki stosunek wielce sentymentalny. A w takim razie jak zdobyłaś te kończyny? Od magii! Co? Wykąpałem się w tej niezwykłej przyprawie do rosołu i nogi same mi wyrosły! Nie, nie! Magik! Magik! A. Magik mnie wykąpał w tym rosole! Co? Nie, nie, nie! Magik ci wyczarował kończyny! Serio? To są chyba jakieś jaja. Ej, czekajcie! Może wężowi też się wyczaruje! Ale świetny pomysł! Idziemy do magika! Do magika! I wszyscy razem. Ja nie idę. Wszyscy wraz z wężem. Udali się do magika. Najsłynniejszy numer. Cylindr!
potrafię włożyć tam kurtkę, a wyciągnąć chustkę. Schować chustkę, a wyciągnąć królika. A wsadzić królika i wyciągnąć twarz. Dziękuję Państwu, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Musiałeś powiedzieć akurat do nich, co?
serio? Pewnie, ale nic ciekawego tu nie znajdziecie. To wszystko to sztuczki, i oszustwa. Prawdziwa magia jest gdzie indziej. Właściwie to pewnie nie będę miał.
Byliśmy już w różki ze puszki. I uwaga! A teraz idziemy do czarnoksiężnika, dziadka Mroza, świętego Mikołaja. Może ktoś da... Boga wybraliście? Kogo? Boga. A to też taki jakiś czarodziej jest, tak? Ja nie znam. No, a właściwie tak. Kto to taki? Skórca. Czego? Wszystkiego. Nie znam. Więc skoro on nas stworzył, to chyba do niego należy kierować wszelkie informacje. I ty go poznałeś? Nie. A to skąd wiadomo, że on jest? Bo my jesteśmy. Aha. Czyli jakby nas nie było, to jego też by nie było. Nie. Czyli jego by nie było, to by nas nie było. Aha. Nie, dobra, nic sobie nie rozumiem. No i o to właściwie chodzi. Właśnie takiego cię stworzyłem.
szczerze, chyba nie przykro, że ci się to nie podoba. Ale... Każdego z was tworzyłem z miłością. I każdy z was jest na swój sposób idealny. Ja też? Ty nie, bo podsłuchujesz, mężu. Śmierdzą? A tak, zaoszczędzić na powietrze! No, racja.